mieć chwilę wagi w odcinku już czwartym, robię czarno popełnione dokończycie, co tam 22. Właśnie część 60, chyba 7, jeśli nie mylę, bo wczoraj nie było odcinka normalnego i wczoraj też nie. Wczoraj to w ogóle sorry za taki odcinek, ale to beznadziejny był odcinek. Mamy lampę. Dobra. Spróbujemy się przejść tędy. Tam jakieś bloki mam, widzę, że. O kurczę. Gówno co widać pewno. No, to trzeba się trochę przybliżyć. Dobra, to wiecie co? Ja zrobię cięcie i będziemy się widzieć przy tych blokach dopiero. Dobra, to jestem po przerwie, już wam pokazuję ten bloczek. Tego, śmieszny. Chociaż nie widać za bardzo, nie widać go niestety na nagraniu. Trochę lipa. Słuchajcie, może ten w ogóle zapię. Coś tam widać, ale niedużo. No dobra. Okay. Tu. Czekajcie, jeszcze z tyłu wam pokażę. Z tyłu, dobra. To tutaj, o. Dobra. I tu. I tu z garażem, dobra. Dobra, idziemy tam, idziemy tam na szkołę. Dobra. Cięcia też chyba sobie można zrobić sobie. Też. Jakiś, właśnie jakaś piarka wychodziła z dworu czy coś takiego, nie? No tutaj pokazuję jeszcze bloki. No. Dobra, i tam będziemy się widzieć przy... pauzę zrobię, wiecie. Bo i tak dzisiaj widzę, że w ogóle Kijowo nie widać w ogóle. Kijowo, cholera, dobra, do potem. Dobra, witam was już po przerwie. Tu wam pokazuję, tak z bliska pokażę wam, jak to wyglądało kiedyś. Już teraz to widzę, że trochę inaczej to wygląda, bo to świetlica już jest. Tutaj balkon jest nawet. Ktoś tam balkon zrobił. Tego, dobra. Tutaj była sala gimnastyczna kiedyś. Czy kiedyś, no, w ogóle istnieje, nie? Dalej, sala gimnastyczna, w sensie była tu. Zarąbisto była ta sala gimnastyczna, ale niestety wam nie pokażę, bo no, nie ta godzina to trzeba. No. Dobra, tu szkoła, szkołę ósemkę wam pokazuję. A z racji tego, bo to była moja przedostatnia szkoła, jeszcze właśnie na tego Kopernika wam pokazywałem, wam coś takiego, nie? No, akurat przestało padać, powiem, nie pada już, także fajnie, można opowiedzieć trochę historii o tej szkole. Musieli coś pokazać. Co ja tu chciałem powiedzieć? No tutaj powiem wam szczerze, ledwo zdałem, powiem wam. No i przez tą właśnie szkołę już stwierdziłem, że muszę iść do szkoły jakiejś specjalnej, nie? W sensie, żeby mieć lepsze oceny i w ogóle, nie? Problemy sobie z nauką sobie nie radziłem, szczerze wam. Za bardzo trudne te tematy dawali, o. Z matematyki czy tam z polskiego, różne, nie? Ciężko było. Znaczy, no, polski to jeszcze może tam w miarę jeszcze się udawało, nie? Bo tam jeszcze to na temat jeszcze trochę podstawówki było trochę. No. Ale w tym razie, no, niestety wszystko, czasami gdzieś zanika wszystko, nie? No. Dobra, tam jutro wam pokażę bloczek też. Z Szańcowej jeden. I tam dalej będziemy się kierować też. Tam dalej, dobra. Bo teraz tam skończy się miejsce w sumie, chciałem powiedzieć. O właśnie, chciałem wam pokazać, bo no teraz pod światło widać. Taki sygnet mój kolega znalazł i mi oddał. Dobra. To tyle chciałem powiedzieć. Jeszcze chciałem powiedzieć, że... No i tutaj właśnie, to jest właśnie ta szkoła, co ja właśnie później wylądowałem w domu. Później po tym wypadku. I właśnie sami nauczyciele przychodzili do mnie, żeby
wiecie, żeby mnie nie było takiego czegoś, żebym nie zdał potem, nie? Takie miałem lekcje indywidualne się nazywało, coś takiego, no. Także mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. No. Dobra. Idziemy dalej. W razie żegnamy szkołę 8. Tutaj właśnie, w tutaj tej szkole właśnie, tak mówiłem właśnie, anemonę. Ogólnie przyszedłem całą anemonę dzięki tej szkole. No. Byłem niezłym gościem w tą grę. Nikt nie umiał przejść tej gry, ale ja, no, ja to przyszedłem. Mam szczerze. Czekajcie, zaraz o czym przypomnę, wiecie. Nie, pusty. Niestety pusty. Dobra. Nic, trudno. Świetniki mamy jakieś tutaj. No, mieliśmy się tam jutro wybrać, także wybierzemy się i tak jutro, bo zaraz koniec. Będzie nie materiału. No materiał, będzie koniec materiału. Można powiedzieć. Dobra. Tyle na razie. Nie wiem, czy starczy się, tam przejść, kurczę. Bo jeszcze chciałem wam pokazać blok Mortusa. Naszego DJ-a polskiego. Tam stoi ileś tam 140 osób go obserwuje na Facebooku, nie? Jakieś prywatne konto zrobił sobie. Tego nie wiem, czy musiał zapłacić za to, czy coś takiego, czy nie. Czy nie musiał, dobra, nie. Nieważne. W sumie nieważne. No dobra, spróbujemy tutaj wam pokazać jeszcze. Ile tam zostało? Minuta. Jeszcze prawie. No to dobra, to powinniśmy zdążyć. To nie będziemy musieli pokazywać jutro tego. Dobra. Tu tam wam pokazuję od razu. Dobra. Tutaj ABC jest. Tutaj, dobra. Tutaj kolega mieszka z tego. A, to jest ulica Orla. Orla, aha. Szajcowi Orla, dobra. Będę wiedział. Albo zaraz, nawet co potem po filmie zrobię sobie zdjęcie. Tam będzie najlepiej. O. No, także tutaj jest taka wioska. No, można powiedzieć, że wioska, bo tutaj to jest taki jednorazowy dom, ale niestety, jakby wam to powiedzieć, no. Ale też palą w piecu tutaj ludzie, właśnie coś tego typu jak ja. Bo w ulicy też piec i na piecu jest przewalone też. Niestety, no. Ktoś musi mieć gorzej, żeby kolejny miał lepiej. Dobra. Dobra, będę się z wami żegnał, bo to już ginie. Nie potrzeba. Więc. O. Dobra, także się będę żegnał z wami. Także co, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, zobaczcie, jeszcze i to